Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jest finał. Miały być dwa osobne filmy, będzie jeden. Także w pierwszej części będzie test jazdy, znaczy test zasięgu tak naprawdę z całą rodzinką. Jadę w Bieszczady i no, dosyć taki wymagający teren, także pokażę wam, ile się udało przejechać na pełnym ładowaniu. Później będzie ładowanie jeszcze raz i ile pochłonęło to energii, bo jeszcze raz nie był ładowany jednym ciągiem, ale po jeździe jest teraz właśnie jest ładowany do pełna. I w drugiej części opowiem wam całościowo, ile mnie to auto kosztowało ze wszystkim związanym z kupnem, rejestracją. Tak jak widać w moich filmach z konserwacją, wszystko co było do tej pory tak naprawdę zakładane, wymieniane, jaki tam całościowy koszt mnie wyszedł tego, i też będę chciał podziękować ludziom, bez których by się to nie udało i którzy mi w projekcie pomogli. Także zapraszam na taki dwuczęściowy, jednoczęściowy film, nie wiem jak to nazwać, ale zapraszam serdecznie. Siemano, witam wszystkich. Hejo, hejo. Słuchajcie, dzisiaj pierwsza wyprawa elektrykiem do teściowej. Mam zamiar objechać tam i z powrotem. Mniej więcej wiem, że już mogę tym około 100 km zrobić, ale jeździłem cały czas sam. Teraz jadę z rodziną, także będzie dwie osoby dorosłe, dwójka dzieci. Waga dosyć spora. Jadę w stronę Bieszczad. Także droga też pod górkę, z górki. Z jednej strony to powiem wam dobrze, bo odzysku będzie więcej z górki, bo większa waga. A pod górkę ciekawe, czy będzie więcej pobierał, czy nie. Jak się tak będzie jechało, no to tam takie drogi mam 50-60 na godzinę. Nie mam szybszych dróg po drodze praktycznie. Wszędzie ograniczenia, także no, dla tego maluszka na taką odległość trzeba troszeczkę tej energii jednak oszczędzić, jakby nie było. I no co mam powiedzieć, słuchajcie, no jeszcze czekam jeszcze, bo mi się bateria, chcę ją doładować do pełna. Czekam i czekam, pół godziny jeszcze dobija. No to się nie patrzcie, bo ostatnio szalałem, także średnio mi 85 pokazuje, na klimie jeździłem jeszcze. Powinno ostatnio najwięcej, jak ładowałem go od najmniejszego do największego, znaczy od prawie pusta do pełna, to wyskoczyło 103 km i średnio zrobiłem chyba 80 i zostało mi jeszcze 30 tutaj tej takiej średniej, także już mniej więcej zaczynam łapać, o co chodzi. Ale co wam więcej będę opowiadał. Czekam jeszcze chwilę, jak się naładuje i mam nauczkę na przyszłość, żeby go zostawić sobie na noc, a nie rano kombinować, bo i tak magazyn cały wyładowałem do końca, bo leciało z niego już 3 kW. Poprawiłem też hebel na magazynie. Teraz mogę 100 amper pobierać z niego, nic mi się nie grzeje. Dzieciaki machają, też pierwsza podróż tak naprawdę nasza taka, Mietkiem, jeżeli by Mietek nazwali, bo to imię, także no dobra, słuchajcie, kolejną będę z trasy raczej nie, ale tak z dojazdówki zobaczę pierwszy odcinek, ile kilometrów, moje wrażenia od regenu i innych takich rzeczy. Ja całą drogę, zamiast się na drogę patrzeć, to się będę patrzył tutaj na te gajgery, co przybywa, co ubywa i co się dzieje. No i dobra, lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, w jedną stronę dojechałem, jadąc z prędkościami 60, 70, 80, obwodnicą nawet 90 na godzinę. Jazda bez klimatyzacji, nie było potrzeby klimu chłodzić. Jedną próbę zrobiłem, powiem wam, tutaj klima jest bardzo wydajna na takie małe autko, ale na zewnątrz jest fajnie. Można sobie też szyby uchylić przy prędkościach do 60 na godzinę, bo później tu są bardzo duże okna i to już nie jest komfortowe, ale nadmuch był wystarczający, także praktycznie tylko sama jazda. Mam tak, deklarowane mam jeszcze 66 km, że mogę przejechać. Większe pół baterii zrobiłem, słuchajcie, 42 km zrobiłem. Deklarowane jest 66, także kręcimy się dalej koło 100 km. I taka jazda, no ze wszystkimi, albo taka w miarę dynamiczna, tyle już zrobiłem w tym miesiącu kilometrów.
Jazda biaerodynamiczna ze wszystkimi, nauka też odzysku. Tak patrzę przed zniesieniem, przed górką, ile tam miałem deklarowanego, później za wniesieniu to czasem wyrównywało, czasem już było mniej, no energii gdzieś się zużyło, a nie odzyskam, nie wiadomo też ile, z drugiej strony nie wiem ile to jest odzysku pełnego. Na do hamowania też cały czas idzie najpierw właśnie odzysk, dopiero później tak dociśnięcie mocniejsze są hamulce, bo ja cały czas tutaj widzę po tym, także jeśli się jeździ płynnie, a ja lubię płynnie jeździć, ogólnie sam z palinówkami, to też cały czas jeżdżę w granicach pracy silnika, żeby jak najmniej hamować, albo tam dohamowuję biegami jeszcze dodatkowo, czyli to auto dla mnie jest stworzone. Także w jedną stronę objechałem, może jeszcze się uda i Hubert dzisiaj tutaj w okolicy jego jestem, może na chwilę wpadnie. I raczej o powrót się nie martwię, także do później. No i wróciłem do domu. Powiem wam, no jestem zaskoczony, że ogólnie zaskoczony tym zasięgiem i jak się tym fajnie jedzie. Niby takie małe wozidło, ale to nie czuję w ogóle różnicy, czy jadę sam, czy jadę z osobami. No przyspieszenie troszeczkę jest mniej od spodu, ale tak ogólnie to do wyprzedzania innych rzeczy to masakra normalnie. Cyk, 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 elegancko jestem, także... Zostało mi jeszcze 26 km statystycznie, a przejechałem prawie 88 km. Także stóweczka lekko jest w zasięgu, nawet z lekkim dogrzewaniem albo chłodzeniem. O, troszeczkę klimatyzacja też chodziła. I jazda dalej tak 70-80 nawet. Z drugiej strony jeszcze tak jest na plus, że w tamtą stronę jechałem cały czas pod górę, bo jechałem w Bieszczady, a z powrotem wracałem no troszeczkę niżej geologicznie, czy jakoś tam to się nazywa, geograficznie, nie? Ale więcej było w dół jak w górę i finalnie widać, że bardzo fajnie to wychodzi. Dzień dobry, mamy kolejny dzień, słuchajcie, jeszcze objechałem sklepy, takie inne rzeczy, dzieci pozawiedziłem do szkoły i myślę, jadę do oporu. Także jest już, tutaj nie ma kresek, moment, słońce świeci, strasznie ten robi, tutaj kresek nie ma, zasięg już mi padł, żółwia jeszcze nie mam, 2 km zrobiłem, już prawie jestem pod dołem, także nie będę kombinował, kiedy mi stanie, bo bez podtekstów, nie będę kombinował, kiedy się zatrzyma, tylko już teraz pod ładowarkę jadę i sam jestem ciekaw, ile kilowatogodzin teraz w niego włożę, bo jest tak naprawdę był naładowany do pełna i jest rozładowany do końca. No to lecę. Dojechałem do domu, ale nie pokazałem wam ile kilometrów i sam nawet do końca nie wiem. 108,4, także 110 km już tak na upartego tak naprawdę można zrobić przy normalnej jeździe, no i przy temperaturze powyżej 20 stopni. Także słuchajcie, zapinam go. Jeszcze troszkę małe zmiany są u mnie w bunkrze. Odnośnie ładowania nie, ale już stryk. Muchawa się włączy. Tak niby jedno gniazdko powiem wam, a zeszło mi się z tym wszystkim, że masakra. Magazyn nie daje rady na razie na moje kombinacje. Będzie, znaczy jest już rozbudował panele, będzie jeszcze rozbudował więcej paneli. Ogólnie, nie wiem, mi to niepotrzebne, ale może pokombinuję. Główna zmiana to jest, że już sobie założyłem teraz licznik energii. Od dzisiaj będę naliczał już, no tak w miesięcznych podsumowaniach będzie właśnie nie ile tam, znaczy dzisiaj będzie tak ile kilowatogodzin w niego wsadziłem już od zera do pełna, bo jest przy okazji, bo jest w miarę pogoda, no to przy obciążeniu już idzie 47 ampera, ale też nam z PV-ki idzie, także ładuję go na 9,5 ampera na drugim stopniu, bo na 6 amper to mi przykał chyba z 15 godzin i zobaczymy ile dzisiaj wciągnie ogólnie i będę już miał statystyki ile średnio na 100 km właśnie wychodzi tych kilowatogodzin, będzie porównanie ile w lecie, ile w zimie wychodzi, także już takie dołączone będzie do podsumowania miesiąca. Tak jak w ostatnim było, już jest osobno EV, osobno jest magazyn energii.
to będzie jeszcze tak dodatkowo już tak dla mnie, no i dla Was przy okazji, z ciekawości, co dzieje i jak. Także czekamy, aż, znaczy ja czekam, się naładuje i powiem Wam, ile już, ile kilowatogodzin poszło. No i ładowanie dobiegło końca. Poszło nam prawie 13,59, 13,6 kWh. Tutaj pokazuje 13,6. Około 7 godzin trwało ładowanie, bo to łatwo policzyć, 2,1 kW jak szło. Także 13,5 kWh wsadzone. Tutaj troszeczkę zmiany, ale o tym będzie w kolejnym materiale. I zobaczmy, ile kilometrów. Teraz pokazuję. Ostatnio najwięcej miałem 103 zasięgu. A teraz chwila prawdy, jest full. A nie, a wtyczkę ma wpiętą, ale już nie ładuje. Słuchajcie, mamy 113 km potencjalnego zasięgu i jak się leci tak normalnie, bez szaleństw w ruchu ulicznym, idzie w tych, nie wiem, 20, może i 15 stopniach nawet na zewnątrz, zrobić taki, no taką odległość. Także wynik bardzo dobry, jak na 12-letnie auto, które tukło się po Norwegii i ma 112 tysięcy km przejechane, chyba nawet 113 już, bo ja już tam trochę najeździłem, ale nieważne, tam ten 1000 w tą tutaj za dużej różnicy już nie robi. Także no, bardzo fajnie, tylko jeździć. No to lecimy dalej z materiałem. Dobra, musiałem się do auto schować, bo wieje na polu, nic by było słychać. Karteczką się muszę posiłkować. Ogólnie kosztów nie będę Wam konkretnych pozycji podawał, bo z racji kanału jest dużo promocji i innych rzeczy, także bardzo mnie to cieszy, że mogę z takich rzeczy korzystać. Czyli warto innym pomagać i z drugiej strony też się to wraca. Ale ogólnie na koszt całościowy wychodzi zakup samochodu, naprawa klimatyzacji, przegląd, rejestracja, ubezpieczenie, piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne, czyli te wszystkie środki, cała tam reszta, jakie były koszty, zbieżność była ustawiana, doszły jeszcze opony i transport z miejsca, praktycznie koszt paliwa, bo hubryd się upór więcej nie chciał. I na dzień dzisiejszy to jest 13,5 tysiąca. Mam auto na gotowo, które ma zasięg w takich warunkach jak teraz lekko 100 km. Zobaczymy w zimowych, jak to będzie. Już mnie nie interesuje korozja i inne rzeczy. Opony do niego też mam zimowe z drugimi felgami, bo też z samochodem kupiłem. Ładowarki, takie rzeczy są na współpracy, także fajna sprawa. Mi się wydaje, że za te pieniądze, jak te modele chodzą pomiędzy 20-25 tysięcy, to jest bardzo dobre. I też już wiem, co mam, posprawdzane jest ogólnie, nie? Także z jednej strony bardzo fajnie i druga strona, pierwsze co chcę, najważniejsze, podziękować, to bardzo podziękować, bo bez niego by tego tu nie było samochodu tak naprawdę, czyli Hubert z kanału Maxi Service DI. Hubert, dzięki wielkie, on zaraz znowu powie, że się go tam czepiam i mu dziękuję, nie wiadomo za co, no ale Hubert ogarnął transport. Tam jest powrotem, bo to żeśmy do Krakowa, pod Kraków, znaczy nad Kraków, bo tak na mapie się patrzy, to nad Krakowem żeśmy swoim samochodem, swoją lawetą ogarnął transport, swój czas poświęcił na to i użył swojej magii, przez co ten samochód działa. Tak naprawdę do tej pory za bardzo jeszcze nie wiemy, co było zepsute, bo jeszcze jak u mnie nie ma i przyjedzie, to będziemy robić konkretny test. Na razie jeździ, wszystko jest sprawne, w porządku, jak najlepszym, także przyspiesza, zwalnia, hamuje, no robi co ma robić. Także Hubert, dzięki wielkie. Druga osoba, bez której by się to odbyło, ale o wiele większym trudem by to było, to jest Janusz, mój sąsiad. Także jak widzieliście na filmach, gdzie auto stało na podnośnikach, to jest wszystko u niego robione. On mi wypożycza swój garaż i mogę tam robić, naprawiać swoje rzeczy. Także Janusz, dzięki
kolejny raz, że tam ci wjechałem, gdzie zajmuje garaż. I słuchajcie, kolegom od piaskowania, bo fajną robotę zrobili i wyszło to połowę taniej normalnie, jak miało wyjść. Też no, magia kanału zadziałała. Mówili, jak dla ciebie, no to tylko za piasek i takie inne rzeczy. I jeszcze tak na koniec powiem, bo to tak, ten numer rejestracyjny też nie jest przypadkowy. Ja w tym roku już jestem drugi raz w Wydziale Komunikacji w Sanoku, w Starostwie Sanockim, i tutaj troszeczkę się ze mną męczyli, bo jest drugie auto sprowadzane z zagranicy, także wiecznie jakieś tam braki w tych dokumentach, chodzę tam i z powrotem jak ten oszołom. No niestety ja tak mam, ja widzę papiery, to mnie normalnie częściej, także dziękuję tam paniom i panom z wydziału, że no też troszeczkę z kanału mnie poznali, że pomogli w ogarnięciu tych papierów, a nie... No nie mogę powiedzieć roli, bo widzę, że tam wszystkim raczej pomagają i starają się jak mogą, żeby to szło, i jak już miałem wszystkie dokumenty, to szło szybko, szybko, sprawnie, bardziej ja to wszystko blokowałem, także dziękuję też z tej strony, że ze mną wytrzymali, chyba w tym roku więcej nie będę kupował, ale bardzo fajnie. No i tyle, słuchajcie, ja zamierzam tylko korzystać, robić kolejne filmy, robić statystyki, inne rzeczy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo jestem ciekawy zimy, czy objadę do roboty i z powrotem. No na razie jeszcze nie wiem, jakie roboty, bo do końca miesiąca jestem w starej robocie, a później widu słychu na razie nie ma nowej, ale zobaczymy. Myślę, że coś tam umie, to gdzieś sobie robotę zahaczę na spokojnie. Tyle, słuchajcie. Trzymajcie się ciepło, ja idę ogarniać temat dalej. Testy teraz lecą kolejnych, że tak powiem, urządzeń, jak widzieliście, idę budować dalej heatpipe, spinać wszystko, żeby te starocie powypieprzać i żeby też już pod tym domem to jako tako wyglądało, nie straszyło tak jak zawsze, jak to mówią inni, także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie, cześć!